dzień dobry. Tak, oczywiście dziękujemy za cierpliwość. Rakieta rosyjska wtargnęła w przestrzeń polską powietrzną, była przez nas śledzona radarowo, opuściła tą również tą przestrzeń. Mamy na to potwierdzenie radarowe, narodowe i sojusznicze. Z drugiej strony, szanowni państwo, to jest tylko technika, podchodzimy do niej z pewnym dystansem, dlatego postanowiliśmy to również zweryfikować na ziemi, dlatego skierowaliśmy grupy, które mają zweryfikować stwierdzony tor lotu pocisku, czy aby nie doszło do jakiejś pomyłki od strony technicznej. Lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście, rakieta przekroczyła terytorium Polski. Powiem więcej, skierowaliśmy siły, samoloty, które miały ją przechwycić i w razie potrzeby zestrzelić. Ale zarówno jej czas przebywania na terenie Polski, sposób w jaki manewrowała, jakby uniemożliwiły wykonanie po prostu tego manewru. Dlatego rakieta zdążyła opuścić terytorium Polski. Zarówno jej czas przebywania na terenie Polski, sposób w jaki manewrowała, jakby uniemożliwiły...